Witajcie w naszej cudnej Polsce. Wchodzimy na Turbacz niebieskim szlakiem od strony Łopatki. Stąd jest około 3 godzin w górę. Na dół będzie troszeczkę mniej, krócej, 2 godziny. Idziemy, zapraszam. To są chyba wacóweczki jakieś. Jak się okazuje, można tutaj podjechać jeszcze wyżej, ale weźmy na piechotę ten kawałeczek i trochę podejdziemy tutaj dróżką. Ogólnie ten niebieski szlak jest dość mało uczęszczany, na pewno mniej niż czerwony główny, który przebiega od wschodu na zachód i od zachodu na wschód, zależy z której strony będziecie szli. Ten niebieski od Łopusznej jest dużo mniej odwiedzany. Spotkałem chyba dwie osoby do tego punktu, w którym jestem, a jestem gdzieś w połowie drogi. Pierwsze kilkaset metrów od strumienia, gdzie zostawiliśmy motocykl na dole, gdzie przeszliśmy przez mostek i zaczęliśmy podchodzić pod górę dość ostro. Pierwsze kilkaset metrów było dość stromo w górę do zabudowań. Tu już jest znacznie łagodniej, zobaczcie. I idziemy po płaskim, tu jest dość przyjemnie. Pewnie jeszcze będzie pod górę. Pierwszy raz idę tym szlakiem. Wcześniej zdarzało się iść od Maciejowej, od Gorca, od Niedźwiedzia. Od strony Niedźwiedzia można nawet wyjechać kolejką, słuchajcie, i raz mi się zdarzyło, żeby podjechać sobie, to jest chyba najprostszy sposób zdobycia Turbacza, podjechać sobie kolejeczką na szlak, już prawie że pod sam szczyt, zostanie tam kilkaset metrów, może kilometr do pokonania, już nie pamiętam, to było bardzo, bardzo dawno temu, ale tak dużo ludzi zdobywa sobie Turbacz. My idziemy na piechotę, bo jednak podchodzimy do życia troszeczkę inaczej. Nie na łatwiznę, ale idziemy poczuć tą przygodę pieszą. Tak więc już niedługo, myślę, że za jakąś godzinę dotrzemy na sam szczyt. Coś chłodnego wypada się napić. Mam w plecaku jakąś wodę mineralną, ale nie ukrywam, że coś bardzo, bardzo zimnego z lodówki przyda się na ochłodę. I wykrakałem sobie, idziemy pod górkę. Dosłownie upłynęło może minutę, dwie i znowu pod góreczkę sobie podchodzimy. No ale jesteśmy w górach, prawda? Ktoś tutaj sobie mieszka. Dwa jakieś domki drewniane, nowe, zbudowane. W świetnym miejscu, w ciszy, w spokoju. W lesie, w dziczy. Można wyjść na taras i poczuć, jak mgła budzi się do życia każdego ranka. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Popatrzcie. Tutaj sobie ktoś mieszka. Widzicie ten widok? Na Tatry? Ach, niesamowite. Wspaniałe miejscówki ludzie odkrywają. No, tu już słychać więcej człowieków. Idą, śpiewają, więc coraz bliżej. Zadowoleni, weseli.
odchodzi. Na tablicy informacyjnej tutaj przy szlaku, że wszystkie tereny od Waxmundu nad Dunajcem do samego schroniska na Turbaczu są terenami prywatnymi i prowadzi ścieżka przez działki prywatne udostępniona przez tych właścicieli tych działek, więc mają naprawdę ogromny teren, łąki, lasy, to wszystko rzecz prywatna właścicieli z Waxmundu. Już dochodzimy do schroniska.